Znaki Bożej obecności są potrzebne każdemu i każdej z nas. Takim znakiem dla kogoś drugiego możesz być właśnie ty. I nawet można powiedzieć, że będąc ochrzczonym, będąc chrześcijaninem, katolikiem, jesteśmy tym znakiem. A jakim, czy dobrym, czy złym, zależy tylko od nas. Dzisiaj Pan Jezus mówi, że jesteśmy na świeczniku, jesteśmy świecznikiem, który oświeca światłem Chrystusa i jesteśmy solą ziemi, a sól może przecież też utracić swój smak i wtedy czymże ją posolić. Chcemy dzisiaj prosić Ducha Świętego, bo to On jest źródłem tego, że my byli światłem dla świata, bo sami z siebie jak możemy świecić? Przecież jesteśmy sami potrzebujący Chrystusa, sami jesteśmy grzeszni. Tylko On może nas do tego przygotować, żebyśmy mieli w sobie to światło, żebyśmy byli rzeczywiście wyraziści, bo sól to jest oznaka wyrazistości i że ta wiara nie jest tylko taką zewnętrzną otoczką i jakąś maską założoną na siebie, ale jest czymś autentycznym. Takim człowiekiem będącym światłem, świecznikiem i solą ziemi był też prorok Eliasz. Poznajemy jego historię w tych pierwszych czytaniach. Dzisiaj już w czasie tej suszy, tego braku pożywienia idzie do wdowy z Sarepty Sydońskiej, tej, o której mówi Pan Jezus w Ewangelii w pewnym momencie. Właśnie tam po to, żeby u niej się schronić i właśnie ta kobieta mówi, że ma mało sama jedzenia, nie starczy dla niej, daje syna. A jednak uwierzyła człowiekowi, który do niej przyszedł. Coś w Eliaszu było, był człowiekiem Bożym i dzięki temu właśnie, zobaczcie, przeżyła ona, jej dom i też prorok Eliasz. Dlatego dzisiaj chcemy się modlić o to, żebyśmy byli z jednej strony jak ten Eliasz, człowiekiem niosącym światło Chrystusa, człowiekiem, który jest solą, który jest wyrazisty swoją wiarą, która ta wiara nie jest tylko jakimś udawaniem, ale wiarą prawdziwą, a z drugiej strony chcemy się uczyć też przyjmować takich ludzi, którzy przychodzą do nas i tak jak ta wdowa, zaufać Bogu właśnie przez te różne znaki, które dostajemy od Pana Boga. Bo dzięki tej jej wierze, dzięki zaufaniu Bogu doświadczyła również właśnie obfitości w tym trudnym czasie. Kiedy ufamy Bogu, kiedy Go zapraszamy do swojego życia, kiedy pozwalamy Mu działać, to chociaż sam z siebie, jak patrzysz na siebie, może mówisz, jestem słabym znakiem Bożej obecności, słabym światłem, może taką już wywietrzałą solą, ale dzięki Niemu możesz stać się na nowo pięknym żyrandolem, albo lampką, albo świeczką, albo tym, co daje światło po prostu i solą, która nadaje wspaniały smak wszystkim potrawom, Twojemu życiu również. Na ten dzisiejszy dzień przyjmij, proszę Boże, błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.